O gustach się nie dyskutuje. Pod takim hasłem powstaje nowy spektakl Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego. Sztuka na podstawie tekstu Jasminy Rezy opowiada o korzeniach dialogu na temat sztuki współczesnej. Premiera 30 września. Problemy z komunikacją i subiektywny odbiór sztuki to właśnie temat sztuki, bo taki tytuł nosi spektakl. Spektakl utrzymany będzie w komediowym tonie. Wystawiamy tekst Jasminy Rezy, pisarki, aktorki, autorki scenariusza do filmu Rzeź Romana Polańskiego, bo między innymi z tego jest znana, na rzecz o sztuce współczesnej, o to, co nam się podoba, co nam się nie podoba, dlaczego wciąż się o tym kłócimy i zadamy pytanie, czy o gustach się w ogóle dyskutuje i czy powinno się w ogóle zaczynać taką rozmowę, bo do czego taka dyskusja może doprowadzić. O tym mówi Jasmina Reza. Spektakl opowiada o przyjaciołach, którzy nie rozumiejąc postępowania jednego z nich, zaczynają walkę na śmierć i życie. Przyjaciele zaczynają czuć do siebie wrogość z powodu dzieła, którego zakup wywołał konflikt. Spektakl powstaje w ramach wolnych scen inicjatyw aktorskich. To inicjatywa aktorów, ja zostałem do tego zaproszony przez nich. Bardzo mi jest miło. Rafał Kosowski, Michał Kosela, Joanna Łaganowska, Czesław Skwarek, to czwórka aktorów, których Państwo zobaczą na scenie. Mam nadzieję, że będzie bardzo śmiesznie, ale jak to z farsą, ale mam również nadzieję, że zadamy kilka poważnych pytań również o nasz teatr i o to, co dzieje się w Wałbrzychu, jeżeli chodzi o sztukę nowoczesną przede wszystkim. Za reżyserię spektaklu odpowiada Łukasz Zalewski. Premiera 30 września.